Jeden z pierwszych żołnierzy, który zginął w czasie Powstania Warszawskiego już 1 sierpnia 1944 roku. Na pewno zginął jako człowiek wolny. Zginął tak, jak oni wszyscy marzyli, walcząc o wolność Polski. 3 kwietnia 1924 roku urodził się Jan Soszyński, bohater Powstania Warszawskiego. Jan Soszyński to uczestnik Powstania Warszawskiego. Poległ 1 sierpnia 1944 roku w pierwszym ataku zgrupowania Krybar na silnie broniony przez Niemców Uniwersytet Warszawski. Pochodził z tak zwanego pokolenia Kolumbów. Znaczy to, że urodził się już w Polsce niepodległej w roku 1924, natomiast zmarł w okresie tragicznym dla Polski, czyli w okresie II wojny światowej. A rozpoczyna się okupacja. Rozpoczynają się czasy urągające wszystkiemu, co ci młodzi ludzie urodzeni w latach 20. kochają i cenią. Czasy urągające ludzkiej godności, czasy niszczące wolność, czasy nacechowane pogardą dla ludzkiego życia. I naturalną reakcją młodych ludzi jest niezgoda i opór. Jest przykładem polskiego pokolenia, pokolenia, które zostało wychowane w 20-leciu międzywojennym, ale które nie mogło walczyć o Polskę w 1939 roku, a zawalczyło tą Polskę w roku 1944. W okresie konspiracji, w tych pierwszych latach II wojny światowej, był saperem i strzelcem pierwszej kompanii batalionu Bicz w zgrupowaniu Krybar. To przykład polskiego ucznia, polskiego studenta wychowanego w Polsce przedwojennej, ale jednocześnie dojrzewającego i dorastającego w upokorzeniu okupacyjnej Warszawy. Powstanie wybuchnąć musi. Młodzi ludzie dłużej czekać nie chcą i nie mogą. Powstanie wybuchnie, czy ktoś da do tego rozkaz, czy nie. Bo powstanie, bo Armia Krajowa w Warszawie to są młodzi ludzie, to są ochotnicy, to są żołnierze o najwyższym, najlepszym w świecie morale. Nie było drugiej takiej armii, która miałaby aż takie morale, jak Armia Krajowa w Warszawie. To, co ich popycha do walki, to nie rozkaz, tylko miłość ojczyzny i chęć wywalczenia jej wolności. Zgłasza się na ochotnika. Zgłasza się na ochotnika, żeby iść, wysadzić mur, wysadzić bramę broniącą dostęp. I ginie. Jan Ryszard Soszyński, pseudonim Sos, zginął w czasie rozcinania drutów okalających Uniwersytet Warszawski. Był to dobrze uzbrojony niemiecki punkt oporu. Był jednym z pierwszych poległych w powstańczej walce. Do dziś miejsce jego pochówku pozostaje nieznane. Zgodnie z rozkazem dowódcy Armii Krajowej z dnia 27 sierpnia 1944 roku, numer 524, otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari piątej klasy. Natomiast w 2016 roku już pośmiertnie Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari. Człowiek, który chciał walczyć o wolną Polskę i nie bał się oddać życia za wolną Polskę, wpisuje się w pokolenia Polaków, którzy walczyli o wolną Polskę w roku 1918 czy w roku 1920 w wojnie polsko-bolszewickiej. Wpisuje również się w pokolenie powstańców styczniowych czy nawet tych oficerów, którzy walczyli o Polskę w powstaniu listopadowym. To kolejne pokolenie, które oddawało życie za wolną Polskę.